chyba nie chcemy dzielić, że lata liczby było. Praktycznie technika się nie zmienia, przepracowaliśmy bardzo ciężko i teraz czekamy z niecierpliwością na wyrzeczenie się tam. Za wami pierwsze spotkanie nagrodowe, jakie ocenisz? To było takie no, przejście, główny cel, przejście z ceramik na trochę drogę, chociaż skakaliśmy tylko 3 treningi na tej skoczni maju, bo tam jedynie były tory lodowe, resztę przeszliśmy na duży obiekt. Myślę, że to wszystko w porządku, nic się nie pozmieniało. Chłopaki naprawdę w te ostatnie dni skakali naprawdę bardzo dobrze. Niektórzy może bardzo dobrze, niektórzy troszkę słabi, ale można ocenić to. Takie solidne, dobre skoki. A teraz wracacie na tory ceramiczne? Wracamy na tory ceramiczne. No my jako kadra B od jutra jesteśmy w Szczybku. Do soboty, z tego co wiem, kadra B zrezygnowała. To podczas właśnie tego zgrupowania w Oberhofie najbardziej się zmieniał, jeżeli chodzi o twoją kadrę? Powiem tak, że wszyscy mieli dobre skoki, ale najrówniej tak na obiekcie małym i dużym skakał Maciej. To były takie skoki. No można powiedzieć, niektóre nawet nie super, także niewiele zostało do zmiany w jego technice. Dawid miał problemy jeszcze na małej skoczni, ale na dużej wróciło wszystko do normy. Bardzo dobry trening zanotowali ostatnie treningi Bartek ze Stefanem, a Krzysiek z Andrzejem również, wiadomo, że poziom troszeczkę był odbiegający od chłopaków, ale też te niektóre próby mieli bardzo dobre. Czy właśnie przed nadchodzącą zimą udało wam się wyeliminować już wszystkie takie główne błędy, czy jeszcze z kimś nad czymś takim powinniście popracować? To są szlify, ale wiadomo, wszystkiego nie da się nigdy wyeliminować. Zawsze trzeba nad czymś pracować. Jak jeden element działa, to drugi element troszkę zawodzi, ale to się też nie da z tygodnia na tydzień coś naprawić. Przez te lata staraliśmy się przyszli tą technikę, bo skoki to sport techniczny i ludzko. Na twarzy wiemy też, że wrócił z wami do treningu. Jak wygląda jego pozycja? Co robi na razie? Jakie ćwiczenia wykonuje w treningu? Nie, chyba można powiedzieć, że fizycznie ze zdrowiem jest już wszystko w porządku. Jeszcze nie był na skoczni. Trenuje już bodaj 2-3 miesiące już tak dość ostro, już na pełnych obrotach i jak warunki na to pozwolą i pogoda, to myślę, że zacznie z wszystko, jeżeli chodzi o kolano, już się zakończyło? No mamy zapewnienia od lekarzy, nie nawet jednego, tylko przeszedł szereg badań i że już jest wszystko w porządku, że jest, można powiedzieć, całkowicie. Kiedy planujecie się chyba wrócić na skoczni, kiedy planujecie z nim wejść, jak to będzie u niego wyglądał? Wiadomo, że dla niego celem jest wejście, właśnie wrócenie na skoczni. No poinformujemy, jak już zacznie skakać, ale na ten mniejszy obieg, tak chcemy, żeby zaczął na tej kasie ten miesiąc, może nawet i teraz mamy Oberhofie też to, czy? Nie, bo Oberhofie jeszcze, nie, początkowo był taki plan, żeby jeszcze z nami pojechał do Oberhofu, ale po Dubrowniku. No nie było takiej okazji, żeby skoczył na tej małej skoczni, a tam już w Oberhofu takiej skoczni nie było, także tydzień w tą czy przy jego teraz, nie można powiedzieć, dyspozycji powrotu do zdrowia, gdyby cel na ten sezon ma powrót na skocznie, to nie robiło różnicy, czy zacznie teraz, czy tydzień wcześniej. Dobre lato za wami, przed wami zima. Jakie cele, jako ty, trenerka, wystawiasz przed zawodnikami? Nie, żeby jeździć na parę świata i takie sobie cele założyliśmy już na samym początku, czy to wiadomo, czy to dla Manicy doświadczenie, czy mniej doświadczenia, jak Andrzej przyszedł, a w porównaniu Maciek Dawid. Wszystko traktowaliśmy jednakowo i mieliśmy wspólny start na parze świata i do tego byśmy doszli.